7 razy 24. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiamy i rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Witamy oczywiście słuchaczy Polskiego Radia 24 i widzów Telewizji Republika. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan poseł Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Po witam, witam państwa serdecznie. Stołu pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Państwu. Obok pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Po drugiej stronie stołu pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Obok pani poseł Iwona Michałek Porozumienie, a dzień po dobry. Przeciwnej stronie stołu pan Paweł Rabie, wiceprezydent Warszawy i Nowoczesna. Witam raz jeszcze bardzo gorąco i zaczynamy. A zaczynamy od, no właśnie, ten temat zdominował naszą dyskusję tydzień temu, no ale w pewnym sensie musimy do niej powrócić, ponieważ polskim prawem, które miało ochronić konsumentów przed zmianami cen prądu, zajęła się, przynajmniej są takie zapowiedzi, że ma się zająć Komisja Europejska. Bardzo proszę, krótka wypowiedź na ten temat pana ministra Jacka Sasina z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mówimy wprost o tym, że jest to rekompensata dla firm energetycznych z tytułu rozwiązań, które zostały przyjęte przez ustawodawcę. Rozwiązań, które powodują, że jest wprowadzona pewna bonifikata do cen prądu dla obywateli, dla firm, dla samorządów i ta bonifikata musi być po prostu tym firmom zrekompensowana. To jest mechanizm, który funkcjonuje, chociażby jeśli chodzi o ulgowe bilety na przejazdy i on nigdy nie budził żadnych wątpliwości Komisji Europejskiej i myślę, że będzie również tak tym razem. No, sprawa na pewno wymaga wyjaśnienia, udokumentowania i tutaj Ministerstwo Energii tym się zajmuje. No właśnie, no i w takim razie pytanie do pana posła Ryszarda Czarneckiego. Bonifikata czy pomoc publiczna? Bo rzeczniczka Komisji Europejskiej mówi, państwa członkowskie mają obowiązek zgłosić wszelką pomoc publiczną, zanim wejdzie w życie. Czyli rozumiem, że tak w ten sposób, przynajmniej na tym wstępnym etapie, Komisja Europejska zinterpretowała zmiany prawne, które w Polsce weszły w życie. Podczas dyskusji nad uchwalaniem tych przepisów część opozycji zwracała uwagę, że takie zagrożenie może być. I jak pan ocenia tę sytuację? No, rzeczniczka Komisji Europejskiej, jedna z rzeczniczek, bo tam tak, jest jedna szereg, z rzeczywiście, tak? Tam rzeczywiście. Pani Itkanen ma rację. Bogactwo jest tak, bogactwo, rzeczywiście. Rzeczników, ci u nas dostatek, może powiedzieć Komisja Europejska, ma absolutnie 100% rację. Rzeczywiście państwa członkowskie powinny zgłosić, jeżeli chcą skorzystać z pomocy publicznej na przykład dla swoich stoczni, a na przykład Niemcy robiły to często, gęsto. W swoim czasie jakoś włos głowy im nie spadł, ale holenderska komisarz Nathalie Kress przyczepiła się do polskich stoczni. Otóż tak, państwa członkowskie powinny, no tylko że tutaj nie jest to pomoc publiczna, jest to kwestia swoistej rekompensaty, z której korzystają sądzę, że wszystkie, czy prawie wszystkie kraje członkowskie w różnych sprawach. Jest to pewna norma. To nie budzi zwykle jakichś kontrowersji. Natomiast no, w tej kwestii ja rozumiem, że... No dobrze, ale przepraszam, ja wyjdę w słowo. Pan się nie obawia, że akurat w przypadku Polski wszystko będzie budzić kontrowersje? No, życie pokaże. Ja się cieszę, że prezydencja rumuńska, którą mamy od dni 5, tym się różni od prezydencji na przykład austriackiej, że na pierwszym posiedzeniu Rady Europejskiej nie będzie, na pierwszym szczycie unijnym nie będzie już tematu Polski, a wcześniej był. No ale Komisja Europejska to co innego. Oczywiście, natomiast my jesteśmy w prawie, jak to się mówi, i tutaj Komisja Europejska nie ma specjalnie nic do roboty. Natomiast mnie bardzo dziwi sytuacja, w której niektórzy liderzy opozycji przebierają nogami, tak wyrywają się, jakby podpuszczają, czy podjudzają, czy podszczuwają Brukselę, no rusz, odezwij się. A kto podszczuwał, panie Łukasz, pośle? Łukasz, ma pan lidera Polskę? Takiego podszczuwania? Oczywiście słowo lider to być może wobec niektórych polityków opozycji. A jest... o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. To może pan nie wyprzedza. Tak, to może być śmiesznie. Natomiast no, takie głosy się pojawiają. Posłowie opozycji publicznie zastanawiają się, no, pani Lubnauer również, czy rzeczywiście to może nie być czasem pomoc publiczna. Czyli takie sygnały do Brukseli. Nie chcę użyć innego słowa, może bardziej adekwatnego. Takie no, trochę łaszenie się.
no, Bruksela może coś tutaj, jakiś kuku zrobi, a przypomnę, że chodzi o 17,5 miliona ludzi, którzy są odbiorcami prądu, także przedsiębiorstwa, firmy, samorządy, uczelnie i tak dalej. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Ten sam temat, ta sama sprawa. No, pan Czarnecki tutaj nie potrafi wymienić, kto tam do tej Brukseli puka. Wydaje mi się, to było nie, no wymienił. Rzeczywiście wskazał panią przewodniczącą Lubnałych, bo to zdaje się, że ona najmocniej jako pierwsza mówiła w tej sprawie. No, mówiliśmy o tym. Gorsza koleżanka wasza, tak teraz już? Ustawa była szykowana na łapu capu i żeśmy o tym ostrzegali normalnie w debacie parlamentarnej i w Sejmie. Żeśmy mówili o tym, że czy było to notyfikowane w Komisji Europejskiej, ponieważ tego rodzaju rzeczy muszą być notyfikowane. To jest pomoc dla firm, która generalnie jest w Unii zakazana, ale jeśli się coś takiego robi, to trzeba mieć specjalne uzasadnienie, są jakieś wyjątki. No tak, wyjątki. No, ale tu rozumiem rozbieżność w ocenie tej sytuacji, no bo strona rządowa mówi, że to nie jest tego typu pomoc. No to nie jest tego typu pomoc, dlatego że transport publiczny ma osobne dyrektywy i do transportu publicznego można dopłacać. Tam są reguły określone w dyrektywie o transporcie publicznym, w jaki sposób można dopłacać do transportu publicznego, również dla firm, również dla biletów ulgowych. Jest to określone osobnymi przepisami dotyczących w szczególności na przykład transportu wokół wielkich metropolii i tak dalej. Także to jest co innego, a co innego są dopłaty do przedsiębiorstw produkujących czy dystrybuujących prąd. To jest absolutnie innego rodzaju pomoc publiczna i tutaj wymaga to notyfikacji. Jeszcze czym innym byłaby rekompensata dla odbiorców prądu, gdyby oni mieli jakąś część taryfy niższej, czy jakoś tam biedni by dostawali jakąś rekompensatę za pewną ilość tam zużywanego prądu czy energii. To też inaczej jest traktowane. Tutaj będzie dopłata do firm i to rzeczywiście, o tym żeśmy mówili cały czas w debacie, że to wymaga notyfikacji w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej i mogą być z tym związane jakieś problemy, to znaczy takie problemy, że trzeba będzie tę pomoc zwracać. Więc dlatego podkreślamy, że było to robione w ostatniej chwili, na łapu capu, nie zauważono, że te ceny prądu rosną wcześniej. Ale dzięki temu podwyżek dopiero chyba to pan alarm. Poseł Ryszard Czarnecki, tak mówię, że słuchacze Polskiego Radia nie mieli żadnych wątpliwości, kto to tutaj... Jeszcze jedna rzecz, mianowicie te podwyżki, jeśli nie zapłacimy jako użytkownicy energii, to zapłacimy to jako podatnicy, bo jeśli się zdejmuje podatki, zdejmuje się rozmaite opłaty, nie wiadomo, czy to w ogóle wystarczy na to, żeby zatrzymać ceny prądu. Dlatego, że polska polityka w zakresie energii elektrycznej obecnie idzie w kierunku energii drogiej i brudnej, a powinniśmy iść w kierunku energii tańszej i czystej. Zlikwidowano praktycznie elektrownie wiatrowe. No tak, ale właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy to, że ta energia staje się coraz droższa, jest wynikiem jakichś działań na rynku, rynkowych, czy też po prostu wynikiem działań politycznych, że ktoś podejmuje decyzję, że ta energia ma być droższa, bo jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, a trudno jednak w tej sytuacji nie odnieść takiego wrażenia, to już mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, bo to jest już polityka, nie ekonomia. Mamy telefon naszego słuchacza, który zwrócił uwagę, właśnie pytał się, dopytywał się o ceny prądu i zwrócił uwagę na okoliczność, która rzadko pojawia się w debacie publicznej. Może warto, żeby się pojawiło. Bardzo proszę o ten głos. Chciałem zwrócić tylko uwagę, że Polska jest krajem ubogim nie z własnej winy. Gdyby Niemcy zapłacili Polsce reparacje wojenne za zniszczenie między innymi polskiego przemysłu w okresie II wojny światowej, to dzisiaj mielibyśmy nawet na 3 elektrownie atomowe, więc narzucanie Polsce nieproporcjonalnie i niesymetrycznie takich obowiązków jest jakby rzeczą znamienną. Czy na 3, czy na 5 to pewno byłoby i na 5, i na więcej. Natomiast jakby już pomijając samą dyskusję na temat reparacji, zwrotu odszkodowań i tak dalej, no to jednak trudno nie patrzeć na sytuację Polski jakby bez pominięcia tego, że rzeczywiście Polska przez 50 lat była w zupełnie inny sposób zarządzana. Później z kolei wykonała ogromną pracę, żeby i tak wydobyć się z tej trudnej sytuacji. I trudno też nie zauważyć tego, że popełnione zostały błędy podczas negocjacji, że zostały przyjęte dla nas bardziej niekorzystne warunki, że Komisja Europejska na przykład nie bierze pod uwagę czegoś, co jest zupełnie oczywiste już chyba dla ucznia 5. klasy szkoły podstawowej, że
oprócz tego, że coś wytwarza dwutlenek węgla, to jest też coś, co go pochłania i zamienia w coś, co jest nam zupełnie przyjazne. Więc no, jest dużo elementów, które no, zdaje się nie są brane pod uwagę w tak zwanej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, a dlatego, że być może one są po prostu niewygodne gospodarczo dla kogoś tam. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Jak pan patrzy na tą sytuację, ale też w kontekście tego, co ja mówiłam i szczególnie w kontekście głosu słuchacza. Znaczy, ja jestem przede wszystkim zaskoczony tym, że minister Tchórzewski spał przez 3 lata i się obudził nagle pod koniec grudnia 2018 roku. Pod tym, jak Platforma Obywatelska, Kukiz 15 złożyliśmy projekty ustaw, które moim zdaniem bezkolizyjnie z Komisją Europejską utrzymałyby albo próbowałyby utrzymać cenę energii na tym poziomie, który jest w tej chwili. To znaczy obniżenie i akcyzy, i obniżenie VAT-u, bo pamiętajmy, że również ten podatek jest w cenie energii elektrycznej i ma najwyższą stopę, czyli 23%. My proponowaliśmy obniżenie VAT-u do poziomu francuskiego, państwa najbardziej fiskalnego, czyli do poziomu 5%, i wtedy tej kolizji by nie było. Czy dopłaty do przedsiębiorstw energetycznych są pomocą publiczną? No w mojej ocenie są. Czy wymaga to notyfikacji w Komisji Europejskiej? No, wymaga to notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jakie będą tego reperkusje? No ja boję się myśleć jakie, bo scenariusz jest znany. To znaczy Komisja Europejska stwierdzi, że jest to niedozwolona pomoc publiczna, nakaże zwrócić te środki finansowe do budżetu i jeszcze jest gotowa nałożyć karę na państwo członkowskie. Ja oczywiście sobie bym tego nie życzył, ale taki scenariusz niestety jest. Wynika z czego? Z tego, że po prostu czekaliśmy zbyt długo. Już w 2014 roku było wiadomo, że od 1 stycznia 2019 roku wzrosną ceny energii elektrycznej. Czemu rosną ceny energii elektrycznej? No, popyt na energię elektryczną rośnie. Energia elektryczna jest takim samym surowcem jak wszystkie inne. Właśnie jest zupełnie inaczej. To jest absolutnie nieprawdziwa diagnoza. Znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy państwo prześledzili ten wykres wzrostu cen. Tutaj chodzi głównie o te pozwolenia na emisję CO2. Właśnie dlatego, jak pan mówi, że to jest wszystko regulowane, no to ja panu powiem, że nie jest regulowane. Ja bym powiedział, że właśnie nie jest regulowane. To znaczy, to jest ta różnica. To znaczy, energia elektryczna, jej cena nie jest ustalana sztywno przez jakiegoś urzędnika państwowego, tylko jest uwolniona. Rynek ustala cenę, a do tego dochodzi jeszcze kwestia właśnie emisji CO2 i tych certyfikatów ekologicznych, cena niestety ich poszła w górę, tych certyfikatów, właśnie z racji, że stały się przedmiotem spekulacji. Stąd ta ich cena, która jeszcze kilka lat temu była relatywnie niższa, dzisiaj jest wyższa. Ale panie pośle, nie żadnej spekulacji. Spekulacja jest tutaj pewnym dodatkiem. Po prostu mamy mniej tych pozwoleń i ta decyzja jest decyzją polityczną. Myślę, że w ogóle bez najmniejszego problemu, wchodząc do internetu, możemy znaleźć, nie wiem, 10 wypowiedzi pani kanclerz Angeli Merkel, która mówi o tym, że cena tego jest za niska i trzeba podjąć decyzję, żeby zmniejszyć liczbę i wtedy cena będzie wyższa. Dlaczego minister Tchórzewski po Bożym Narodzeniu 2018 roku ocknął się po 3 latach i stwierdził, oj, cena energii nam pójdzie w górę. Nie do końca, dlatego że dane ekspertów wyliczenia analizy mówiły, że ta suma, którą dzisiaj trzeba płacić za te pakiety emisji, pozwoleń na emisję CO2, no będzie tak naprawdę, dojdzie do tej kwoty dużo później. Tak? To znaczy dzisiaj to mimo wszystko miało być to tańsze. Takie były wyliczenia ekspertów. No jednak decyzje polityczne, dodatkowo obłożone z tym problemem spekulacji, doprowadziły do tego, że te ceny są takie, jakie są. A jeszcze pytanie, dlaczego w ogóle tak jest, ale to już jest zupełnie inna rzecz. Pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Patrzę na europosła Ryszarda i on z takim zadowoleniem, mówił o prezydencji rumuńskiej i o łasce, jaką Polsce uczyniła, zdejmując ten punkt dotyczący praworządności. Powiem, że nowe przysłowie mi się
tu zaczyna rodzić Polak Rumun dwa bratanki i pewnie tak już zostanie. To szklanki też? Nie, ja nie wiem, nie kończę, to już pan skończył. Natomiast wracając do kwestii energii. Otóż niezależnie od tego, co orzeknie komisja, bo ten proces będzie trwał długo, to ja chcę przypomnieć, że jednak rozmowy rządu z komisją... A pana zdaniem ta komisja dokończy ten proces, czy już ona... Oczywiście, że dokończy. Natomiast ja nie jestem w tej chwili w stanie ocenić, jaka będzie ostateczna decyzja. Ale nie, czy ta komisja? No bo komisja po wyborach... Myślę, że ta zdąży, że z tym problemem zetkniemy się także w trakcie kampanii do Europarlamentu. Natomiast to, że rząd prowadził rozmowy z komisją, to dowodzi wypowiedź sprzed dwóch tygodni wiceministra energii, który powiedział, że o tym, iż mogą sprzedać certyfikaty te darmowe wynegocjowane w 2014 roku, dowiedział się rząd dopiero 6 grudnia. Stąd pierwotna wersja ustawy, takiej bardzo okrojonej, tylko i wyłącznie dotyczącej opłaty przejściowej i akcyzy. Natomiast w momencie, kiedy powziął rząd informację, że będzie mógł również sprzedać te certyfikaty wynegocjowane darmowe, wtedy zorientował się, że z tego tytułu można uzyskać około 6 miliardów złotych. I co ciekawe, te certyfikaty w 50% przychody powinny być skierowane na inwestycje w energię odnawialną, a nie na inwestycje dotyczące wsparcia, że tak powiem, sektora węglowego. Więc to jest problem, z którym niewątpliwie będziemy się musieli zmierzyć, bo w ciągu ostatnich 3 lat, tu na to zwraca uwagę pan poseł Rzymkowski, mamy sytuację wyhamowania tempa wzrostu inwestycji w energię odnawialną. O ile przedtem było to 12% rocznie, o tyle w ciągu ostatnich 3 lat mamy sytuację wzrostu zaledwie 2%. Ale wzrost jest, to trzeba obiektywnie powiedzieć. No i teraz też była mowa o tym, tu słuchacz widz mówił o tych 3 elektrowniach jądrowych. Ja powiem tak, jeśli przeprowadzimy dokładną analizę, to wie pan, żeby... że w 2020 miały już 2 działać. Więc to ja było, nigdy nie byłem zwolennikiem, energetyki jądrowej wtedy, kiedy powoływano z prostej jednej przyczyny, że dzisiaj mamy tyle zasobów naturalnych, że dobrze zagospodarowane i wykorzystane naprawdę dają nam możliwość samowystarczalności energetycznej. I teraz podam bardzo prosty przykład. Jedna siłownia jądrowa, elektrownia o mocy 3000 MW, to jest około 70 miliardów złotych wydatków i inwestycja do oddania najszybciej za 10 lat. Natomiast 3000 biogazowni o mocy 1 mega to jest inwestycja do zrealizowania w ciągu maksymalnie 3 lat. Energetyka rozproszona i oprócz tego, że mamy koszty niższe dobrze, o co najmniej 20%. Dlaczego państwo żeście tego nie zrobili? No, 3 lata to mogliście pani, takie 2 programy no i ciągle, zrobić. I ciągle mamy tę samą dyskusję. W Ministerstwie Rolnictwa wprowadziłem program. No dobrze, ale dlaczego to zostało zablokowane? Dlaczego nie zablokowane, bo tych środków, które miałem i które mogłem wyłączyć z programu rozwoju obszarów wiejskich, 56 biogazowni zostało zbudowanych. Z czego kilkanaście zbankrutowało, dlatego że energia kupowana przez dystrybutora energii, przez polskie sieci energetyczne od tych biogazowni jest energią tańszą niż energia kupowana od energetyki węglowej. Teraz przyjęliśmy niedawno, kilka tygodni temu, ustawę o kogeneracji. Dzwonią do mnie właśnie wytwórcy energii z biogazowni. Mówią, że kogeneracja dostaje za jeden megawatt dostaje 640 zł, natomiast biogazownie dostają 513. Więc mówi, gdybyśmy dostali te 100 zł więcej, to już jesteśmy na plusie i nie trzeba do tego dopłacać. Zresztą listopadowe aukcje, no dobra, ale panie aukcje ministrze, mocy pokazały, że energetyka wiatrowa jest już tańsza niż energetyka ten węglowa. Ten pana pomysł nie stał się strategicznym pomysłem rządu Donalda pani Tuska z jakiego powodu. I Ewy Kopacz. Odpowiadam pani z jakiego powodu. Tak jak PiS
tak i Platforma Obywatelska byli i są przeciwnikami energii odnawialnej. Donald Tusk Pani poseł ciągle... Iwona Michałek. Mogę skończyć? Ale pół zdania. Donald Tusk ciągle powtarzał, że energetyka odnawialna jest to biznes PSL-u. Nie, jest to biznes Polski, jest to biznes wszystkich obywateli. I jeśli dzisiaj importujemy 13 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji, to z biogazowni możemy wyprodukować 6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tylko wykorzystując produkty odpadowe z rolnictwa. Ale wie pan, to poważny zarzut. Czas najwyższy na to. Nie było chęci i woli do zrealizowania dużego rządowego programu. Realizowaliśmy tylko mały w ramach Ministerstwa Pani poseł Iwona Michałek, porozumienie. Platforma tłumaczy. Ale zaraz, moment. Nie. Za chwilę się rozwijała, teraz jest zwijana. Ale dobrze. Minister Sawicki postawił zarzuty Tuskowi. Szanowni państwo, no, bardzo szczegółowo tutaj mówicie, opowiadacie. A co mieszkaniec? Taki mieszkaniec Polski, no Polak z tego rozumie. No co z tego rozumie? No, w 2014 roku pan Donald Tusk zgodził się na propozycję pani Merkel. No to jest jasne, tak? O to, że Polacy, każdy Polak będzie miał wyższą cenę energii. Teraz z kolei taki człowiek, który ogląda i słucha dzisiejszej audycji, słyszy, że i ogląda to wszystko, że to opozycja w tej chwili bije na alarm, bo rząd jakby nie chce, żeby ktoś płacił więcej za energię. No, ja tego nie rozumiem za bardzo. Dlaczego nie skrzykniemy się wszyscy razem i nie będziemy za tym, żeby jednak ten człowiek, ten każdy obywatel miał te niskie ceny energii. No zróbmy to i nie torpedujmy rzeczy dobrych, bo to jest po prostu, rząd poszedł na, chciał, żeby Polacy mniej płacili. Wszyscy tego oczekiwali. Mm-hmm. No i dlaczego w takim razie pan to robi? Na odpowiedź na to, na ten postulat pani poseł. Pani poseł mówi, ludzie tego oczekują. To prawda, oczekują. No, ludzie oczekują, ale od 30 lat oczekują, proszę państwa, dlatego że ja pamiętam jeszcze eksperckie dyskusje na temat właśnie przyszłości energetyki i one niestety zawsze gdzieś tam nie kończyły się przyjęciem strategicznych rozwiązań. I rzeczywiście jest tak, że przez te 30 lat, i tutaj znowu oceniłbym niestety surowo i krytycznie większość rządów, nie było woli do tego, żeby przyjąć pewną koncepcję rozwoju energetyki. To, że ceny prądu będą rosły, że energetyka jest krwiobiegiem gospodarki, no i wszyscy płacimy rachunki, to jest jasne i oczywiste. I są państwa, które potrafiły sobie z tym poradzić. Przyjąć, ja jestem zwolennikiem też, tak jak pan poseł Sawicki, energetyki rozproszonej, w dużej mierze energetyki odnawialnej. Jest oczywiście pytanie o energetykę jądrową, czy ona pasuje do polskich warunków. My akurat jako Nowoczesna jesteśmy przeciwnikiem tego rozwiązania. Uważamy, że powolne wygaszenie węgla i wzmacnianie energetyki odnawialnej by nam wystarczyło w tych warunkach geostrategicznych, w jakich jesteśmy. Natomiast ja miałem wrażenie po tych wszystkich dyskusjach, jakie się toczyły, że wszyscy sobie dobrze pogadali, natomiast potem nie przyjęto długofalowych rozwiązań. Bo niestety to jest tak, że w energetyce... Długofalowe rozwiązania, to jakby w tej chwili, nawet gdyby zostały przyjęte, one nic nie zmienią. To znaczy one w styczniu, w marcu, nawet w grudniu 2019 roku nic nie dają ludziom. Ale przepraszam bardzo, czy to nas zwalnia od tego? No ale no, trzeba było działać, panie pośle. I nie jest prawdą niestety, że podwyżek nie ma. Podwyżki są. Szpital Bielański będzie płacił miesięcznie 210 tysięcy złotych więcej niż płacił do tej pory. Ja przyjdę z tym rachunkiem do pana ministra Tchórzewskiego. Proszę bardzo, niech go zapłaci, skoro twierdzi, że podwyżek nie ma. Podwyżki są i będą. Usiłujecie to ukryć. Ludzie będą płacili za prąd więcej, bo przez 3 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości niewiele zrobił w tej kwestii. Trzeba to nazwać po imieniu. No podobnie jak i poprzednie rządy. Do tego, co podpisała Platforma w 2008, 2009, 2014 roku, zgoda na to ze strony no niestety głównie Platformy, bo ona prowadziła negocjacje z Unią, a nie PSL. Ja nie mówię, że PSL nie winowaty, ale akurat Platforma na pewno więcej. I myślę, że no, wasza zgoda na to, co wtedy Unia Europejska może i wymuszała, dzisiaj skutkuje właśnie takimi rzeczami. Przy czym oczywiście teraz Platforma, zamiast uderzyć się w piersi, w jakimś wór pokutny się ubrać, no to oczywiście atakuje rząd, ale nie ma w polityce skutku to bez przyczyny. Przyczyny są po waszej stronie. I małe predyspozycje do tego, żeby się w wór pokutny ubierać. Dajmy spokój z wyborami. Była zgoda między Platformą a PiS-em. Wtedy prezydent Kaczyński z Donaldem Tuskiem
zgodnie rzeczywiście zgodzili się na reformę energetyki i na pakiet klimatyczny. A ja jednym cytatem odpowiem panu posłowi Czarneckiemu. To nie jest prawda. Kto to powiedział, panie? Mówię do pana posła Sawickiego, nie do pana posła Święcickiego, który proszę teraz... Zajrzeć, ale ja jednym cytatem chcę odpowiedzieć panu Czarneckiemu. Kto to powiedział? Zgodziłem się na politykę klimatyczną z punktu widzenia Polski ryzykowną. To był mój gest w stosunku do pani kanclerz Angeli Merkel. Powiedział prezydent Lech Kaczyński po szczycie. Władza wykonawcza Platformy Obywatelskiej. Po szczycie energetycznym. O którym mówił pan minister Sawicki. Właśnie to nie, to ale to w ogóle to nie ma znaczenia. Lecha Kaczyńskiego po szczycie unijnym, który zatwierdził politykę klimatyczną Unii Europejskiej. 2007. Ale żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości, to jest 2007 rok. 2008 rok. Podpisywane są... wszystkie rzeczy, które, znaczy wszystkie porozumienia wprowadzające to w życie. Tak. W tym momencie, w 2008 roku, można wszystko wywrócić do góry nogami. Stół po prostu ciach i nie ma. To, co zostało wynegocjowane w 2007 roku, można było zatrzymać te elementy niekorzystne w 2008. Ale oczywiście, również uczestniczył pan prezydent Lech Kaczyński. Ale natomiast rozumiem, że jest pewna dynamika negocjacji. To jest chyba dla każdego, kto jakiekolwiek w życiu negocjacji, nie wiem, samochód kupował, no to wie, że jak przyjdzie i powie super, cudownie, biorę, rewelacja. Po pierwsze zatrzymać decyzję Rady Europejskiej. Nawet przy kupowaniu samochodu. Po pierwsze zatrzymać decyzję Rady Europejskiej, to nie jest takie proste. Nie, po drugie, zresztą tutaj za chwilę będzie pan, który będzie o to apelował. Ale po drugie, zobaczmy, co PiS zrobił przez te 3 lata. Zatrzymał rozwój energetyki odnawialnej, która stanęła, prawda, w miejscu. Zatrzymał energetykę wiatrową, która robi się tańsza niż węgiel. Przepraszam. O 2%. Jak zablokował? Przepraszam, ale w całej Unii Europejskiej energetyka odnawialna rozwija się w tempie daleko szybszym. Jest wzrost. To energetyka się tej opozycji zanęła. Mówi się co innego kompletnie. Za chwilę będziemy mogli jeszcze dyskutować, bo temat w mijającym tygodniu pojawił się temat, który, tak miałam wrażenie, chyba nie powinien wywołać aż takiego trzęsienia ziemi. Nominacja na wiceministra resortu cyfryzacji. A tu jednak wielkie boom. Sprawa absolutnie zdominowała chyba ubiegły, mijający tydzień. No to w takim razie wypowiedź słuchacza na ten temat. Ja bym chciał zabrać głos na temat ataków ostatnich na pana Andruszkiewicza, który został nowym wiceministrem cyfryzacji. I mam pytanie do PO i do Nowoczesnej takie. Jakim w rządzie PO ministrem cyfryzacji był pan Boni, pan Trzaskowski, takich innych, którzy właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej PSL pełnili tę funkcję? Pan zwraca tutaj uwagę na jakiś temat, ale ja zanim oddam głos i Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej, to zapytam pana posła Tomasza Rzymkowskiego, bo to w końcu z list Kukiz15 został Adam Andruszkiewicz wybrany do Sejmu. Tam państwo przecież taką podobno, pan Paweł Kukiz mówił, że bardzo duża selekcja, nawet badania psychologiczne kandydatów były, więc no już można powiedzieć, że już pod każdym względem. Chyba nikt inny badań psychologicznych... Ja mogę tylko za liderem powiedzieć, przepraszam, przepraszam, że Adam Andruszkiewicz znalazł się w Sejmie z list Kukiz15. Okazał się osobą wiarołomcą. No, przede wszystkim z tego powodu, że jak startował w 2015 roku z list Kukiz15, zapowiadał, że jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, nigdy nie będzie głosował za podwyższeniem podatków. Bardzo szybko okazało się, że głosował za wszystkimi podwyżkami podatków i opłat autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, a jak przyszło do nowelizacji ustawy Kodeks Wyborczy, która likwidowała jednomandatowe okręgi wyborcze, głosował za tym. Więc można powiedzieć, że okazał się osobą niewiarygodną. No i za to przepraszamy, że taką osobę wpuściliśmy do Sejmu. A niewiarygodny jest ten pan poseł, który z PiSu przeszedł do was? On też? No bo on nie głosował. On został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości właśnie z tego powodu, że nie zgadzał się na podwyższenie podatków. Zdaje się, że panie pośle, on się tak sam wyrzucił, bo jak złamał wszystkie punkty, po których się
Adam Andruszkiewicz człowiek jest wyrzucany. No to, natomiast on przecież był przeciwny jednomandatowym okręgom wyborczym. No, pan poseł, szczerze nie pamiętam nazwiska, to jakoś właśnie tak chyba człowiek, odwrotnie, się... właśnie odwrotnie. Znaczy, on był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Tak, i co on w PiS-ie robił? No to był po prostu jakimś hochsztaplerem politycznym. No, pewnie tak. Natomiast ja... I takich bierzecie do siebie? Panie redaktor, no ja mówię o Andruszkiewiczu. A ja mówię, Rzepeckim. O, tak ma pan rację, pan poseł Rzepecki. Pan poseł Rzepecki został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości za to, że sprzeciwił się podwyżce cen paliwa. Chodziło o ten dodatek 5-groszowy do litra każdego paliwa płynnego na stacji paliw. Za to został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. No, a pan poseł Andruszkiewicz za to jest zwolennikiem podwyższenia wszelkiej maści podatków i opłat. No i to jest zasadnicza różnica, niech już nasi słuchacze i widzowie ocenią, która postawa jest, tak jest bardziej proobywatelska. Pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, no, na temat tej nominacji. To, myślę, że przed chwilą wypowiedź pana posła Rzymkowskiego dość krytyczna wobec pana posła Andruszkiewicza, pana ministra Andruszkiewicza, dotyczy spraw podatkowych czy grupów mandatowych. No, to nie jest job description, że tak powiem. To nie jest sprawa, która będzie się zajmować w Ministerstwie Cyfryzacji. Pan poseł Andruszkiewicz, no, ja muszę powiedzieć tak, że porównując jego obecność, gdy chodzi o kwestie portali społecznościowych, no właśnie to, czym w pewnej mierze zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji, no to ta obecność jego, ta aktywność jest wielokrotnie wyższa niż pana Trzaskowskiego, kiedy został ministrem cyfryzacji konstytucyjnym, czy też pana Boniego, czy też pana Halickiego. W związku z tym tutaj pełne kwalifikacje ku temu ma. Myślę, że ta burza w szklance wody wynika z tego, że jak się opozycja nie ma czego czepić, a widać w polityce rządu inne sprawy nie budzą jakichś kontrowersji poza jedną nominacją personalną, no to się czepia tego niczym rzep psiego ogona. W moim przekonaniu pan minister Andruszkiewicz, człowiek, który, no, muszę powiedzieć, że co chyba boli opozycji, jest to człowiek młody, mający bardzo dobry kontakt z młodymi ludźmi i myślę, że to też bardzo przeszkadza niektórym przynajmniej. Zaraz się zapytamy, co przeszkadza, a co nie przeszkadza. Ponieważ, pan Paweł Rabi, ponieważ może by chcieli, Warszawy, żeby ludzie młodzi, którzy może szczególnie, nie tylko oglądają telewizji, ale w internecie są bardzo obecni, żeby ci ludzie młodzi byli przeciwko rządowi, a oni są za rządem. Pan poseł Czarnecki, myślę, tak zupełnie przypadkiem zdradził powód, dla którego pan poseł Andruszkiewicz został wiceministrem cyfryzacji. Otóż, jak rozumiem, dlatego, że ma sporo lajków na Facebooku. Ale osób, które mają sporo lajków na Facebooku, panie pośle, jest więcej. Są celebryci różni, którzy mają więcej lajków, są różne dziwaki i takie osoby, które mają więcej. Tak, zazdrość to nie jest mała ładna cecha. Nie mówię o zazdrości. Mówię o tym, że to jest nominacja, która jest haniebna z punktu widzenia godności polskiego rządu i po prostu polskiej racji stanu, dlatego że osoba, która jest nacjonalistyczna, szowinistyczna, ksenofobiczna, homofobiczna, została wiceministrem polskiego rządu, więc to jest dalekie od jakiejś polskiej racji stanu, naprawdę. Ja rozumiem, że pan premier musi zbierać teraz, że pan premier musi zbierać w tej chwili. Rozumiem, że pan premier, no, ja podsumowuję to, co pan Andruszkiewicz mówi. To po prostu nie podsumowuję jego jako osoby, ale po prostu oceniam jego wypowiedzi, które są jednoznaczne. No dobrze, ale znamy te wypowiedzi. No właśnie, tak wszyscy mówią, znamy te wypowiedzi. Ja tak sobie próbowałam jakieś tam odtworzyć. Na Facebooku, którego sam pan poseł, proszę sobie popatrzeć na Facebooku. Proszę bardzo, konkretnie. Odsyłam do Facebooka, odwoływał się pan poseł do tego, że na Facebooku pan Andruszkiewicz ma dużo lajków. A pan poseł Święcicki właśnie schwycił za tablet, myślałam, dokładnie. Kogo pan poseł Andruszkiewicz obraża. Natomiast ja rozumiem, że pan premier zbiera teraz poparcie z różnych środowisk, natomiast no, to nie jest rzecz, która by, powiedziałbym, polski rząd... Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dobrze, świadczy o premierze. Poważne oskarżenia dotyczące tego, że mimo wszystko myśli pana Andruszkiewicza mogą być... Platforma Obywatelska, bardzo proszę. Złego powiedział. To może za chwilę się dowiemy. Proszę dać resort, szansę. Resort cyfryzacji jest to ważny resort, dlatego że Polska... No wszystkie są ważne. No to wszystkie są ważne, ale to jest bardzo ważny resort, że Polska jednak weszła w etap cyfryzacji, żebyśmy tutaj mieli wspólny rynek cyfrowy z Unią Europejską. To są bardzo skomplikowane i trudne sprawy, żeby przełamać rozmaite bariery, jakie rozdzielają te strefy cyfrowe w rozmaitych krajach, żeby również obywatel miał z tego pożytek. No, no ale to jest nie tylko to. To jest też bezpieczeństwo, na przykład. No to jest kwestia bezpieczeństwa. No ale to jest również kwestia
kwestia dotarcia nie tylko internetu, państwowego, ale każdego z nas. Dotarcia internetu do wszystkich okolic Polski, etc. No i, no i powołuje się osobę, która nie ma z tym nic kompletnie wspólnego. Poza tym, że ma dużo lajków w internecie, to przepraszam bardzo, dużo lajków, tylko ktoś powiedział, mają rozmaicić celebryci. No. Co miał więc kompletnie nie ma nic wspólnego z tym. Właśnie Trzaskowski, a Boni. Humaniści z wykształcenia. Panie pośle, miał w urzędzie ręciem był. Pan już nie pamięta? Pan Andruszkiewicz jest znany z nacjonalistycznej propagandy. Pani wydała wypowiedzi. No były jego wypowiedzi, na przykład, żeby nie było wojsk amerykańskich w Polsce. To parę lat temu dosłownie jeszcze takie wypowiedzi wypowiadał. I a właśnie przyznam, że takiej nie znalazłam, ale będę szukać. Będę szukać. To ja pani zacytuję z pamięci mniej więcej. Wypowiedź była tak, że nam tutaj niepotrzebne... A to pan poseł widzę tak bardzo mocno śledzi akurat tę karierę polityczną. Wyszły wojska rosyjskie nam, i nam są niepotrzebne ani wojska rosyjskie, ani żadne inne wojska nam są tutaj w Polsce niepotrzebne. Sami się obronimy. Mniej więcej taki był sens jego wypowiedzi 4 lata temu. To całkiem niedawno było jeszcze. Takie ale to już troszkę pan zmienił sens tej wypowiedzi. Dojrzał. No nie, ale to było przeciwko właśnie umieszczaniu wojsk amerykańskich w Polsce, więc teraz raptem ale zmienił. Generał Różański nie chciał, są wypowiedzi antyukraińskie. To jest taki materiał opracowany przez węgierski z instytutów. Rozumiem, że pan tutaj materiale, też już w uderza materiale, w posłów PSL-u bardzo mocno. I w tym materiale jest analiza takich sił prorosyjskich. Większość. A jeżeli chodzi o antyukraińskie wypowiedzi, nie, tutaj pan poseł mówi o antyukraińskie wypowiedzi w kontekście, bo to są wypowiedzi w kontekście. Opozycja jest podzielona, opozycja jest podzielona, przykro patrzeć. Ale jeśli mógłbym skończyć zarzut i zarzut bardzo nieuczciwy. A to zaraz że jestem zdumiony tego typu instytucji. Jest bardzo podzielony, to martwi. Jest opracowanie dotyczące wpływów rosyjskich w krajach Europy tutaj centralnej. I tam wśród osób, które są wymieniane w Polsce, które tym wpływem podlegają, nie mówię, że to są jacyś płatni agenci, do takich oskarżeń tutaj nie rzucam absolutnie. Mogą być tak zwanymi pożytecznymi idiotami, czyli po prostu, czyli tak, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko Amerykanom, przeciwko NATO, skłócenie z sąsiadami, dobrze, czyli ale z Ukrainą, dlaczego jest tam pan Andruszkiewicz? Pan Andruszkiewicz jest tam zaliczony do tego rodzaju polityków. A ja czytałam ten, fragment dotyczący pana Andruszkiewicza i panu powiem dokładnie, że wymieniony jest dlatego, że współpracował z panem Winnickim. A pan to pan Winnicki jest wymieniony jako ten, który jest już, który ma, może mieć takie problemy. No ale rozumiem, że z panem Winnickim, no to i pan Żółkowski współpracował jakoś tam. Tam jest wymieniony. W raporcie się nie znalazłem. Ale to prawda. Pan Żółkowski nie znalazł w raporcie, ale być może będzie poszerzenie. Ale co więcej, ale nawet pan Winnicki się odcina, nawet pan Winnicki odcina się od pana Andruszkiewicza. No to dobrze. Ale panie pośle, to dobrze, bo to tam nie był jako przedstawiony. To nie są żarty, żeby w polskim rządzie były osoby, które się do tego nie dotycząca PSL-u była związana z państwa wypowiedziami, chociażby pana posła Gorzalskiego, ale nie tylko, dotyczącymi konieczności rozliczenia Ukrainy, znaczy tego, że Ukraina powinna się rozliczyć za zbrodnie ludobójstwa popełnione na Wołyniu, zresztą w całej Galicji Wschodniej. Więc, bo dokładnie takie same wypowiedzi ma pan poseł Andruszkiewicz. Pani sugerowała, że jesteśmy antyukraińscy. Nie. Absolutnie, to ja sama to prostuję, jeżeli to w ten sposób zostało przez pana zrozumiałe. Ale tak ta sugestia niestety zabrzmiała. Ale to już to w takim razie prostuję. Nie chodziło o antyukraińskość w ogóle, bo w Polsce w ogóle te siły polityczne, które są w gruncie rzeczy antyukraińskie, nie są, bo chyba nikt nie chciałby, żeby zamiast Ukrainy była Rosja. Przynajmniej tak mi się wydaje. Być może pan Winnicki ma rzeczywiście tutaj inny pogląd, bo on takie poglądy wygłaszał. Natomiast tutaj chodzi o antyukraińskie wypowiedzi, ale w kontekście rozliczenia. I tuż jakby to zbrodnie, trzeba bardzo mocno... Zbrodnie ludobójstwa, czy to są zbrodnie niemieckie, czy są zbrodnie ukraińskie, czy są to zbrodnie rosyjskie. Każde. Są to zbrodnie ludobójstwa. Ma pan rację, i one powinny być nazwane po imieniu. I dlatego od dawna i Stefaniuk, i Kalinowski, i ja, i także Zgorzelski domagaliśmy się we wszystkich uchwałach sejmowych że jeśli chodzi o Wołyń, to mieliśmy do czynienia ze zbrodnią ludobójstwa i trzeba że to rzeczywiście budować nowe relacje, ale naprawdę historycznej. Jakoś tak dziwnie od posła Andruszkiewicza wszyscy się odcinają, więc jest to ciekawa kwestia. Nie, dlaczego wszyscy? Natomiast no, poza panem premierem Morawieckim. Nie, pan poseł Czarnecki, ale, pan
ale pan poseł Czarnecki nie wspomniał, że jedną z ważnych przyczyn, dla jakich pan Andruszkiewicz został powołany na wiceministra, to jest fakt, że wstąpił do koła pana seniora Morawieckiego i że jednak tata z synem porozumieli się w sprawie awansu politycznego młodego polityka Adama. Więc to też jest jakaś droga. Wiesz, to też jest jakaś droga. Jeśli mówiliśmy o kwestiach prorosyjskości, to też przypomnę, że pan Kornel Morawiecki wielokrotnie także z trybuny sejmowej sygnalizował, że relacje z sąsiadami, w tym z Rosją, trzeba poprawić. I ja nie mówię, że nie, bo mnie na przykład zdumiała wypowiedź, kiedy prawica bardzo mocno obsobaczyła pana Lecha Wałęsę za to, że mówi, że jest gotowy pertraktować z Putinem naprawę relacji z Polską, ale jednocześnie w ogóle się nie oburza na to, że Orban prowadzi dobre relacje i gospodarcze, i coraz lepsze relacje polityczne z Rosją, że Salvini, który niebawem będzie spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, od ponad roku ma porozumienie z Jednorosją, partią Putina, i współpracuje na rzecz wyprowadzania, że tak powiem, Unii Europejskiej z państw członkowskich. Więc tutaj jakoś jest cisza i milczenie. Więc poczekamy do tej wizyty, zobaczymy, jakie będą sygnały. Mówimy teraz o wizycie Salviniego. Jeśli powiem jeszcze jedno zdanie do pana Andruszkiewicza. Jeśli jedno z Włoch z Unii, jeśli, naprawdę, nie jest wyjściem z Unii. Salvini jest zwolennikiem wyprowadzenia Unii z państw członkowskich, ograniczenia Unii jako takiej i sprowadzenia jej do roli tylko i wyłącznie, że tak powiem, Unii Gospodarczej. Ale do posła Andruszkiewicza, dobrze, do posła Andruszkiewicza ostatnie zdanie. Chcę powiedzieć tak, że... Słucham? To akurat do rozważenia, wie pan, generalnie. Opcja Unii, tak, do typu prawa. Nie, to jest budowa. Ci, mówią, budowa, że to jest Unii, budowa, to jest budowa szerszego więcej, bloku. To są także Maria Le Pen, Francja i tak dalej. A nie, panie Le Pen, jeśli chodzi o kwalifikacje pana Andruszkiewicza, to powiem tylko jedno zdanie. No, to takie krótkie. Jest na Twitterze, na Facebooku obecny taki twitterowicz pod hasłem Chłop z Mazur. On jest dużo aktywniejszy od Andruszkiewicza i myślę, że lepiej by te funkcje wypełnia. A to już rozumiem państwo, jak będzie to tworzyć ewentualnie w przyszłości. No to Chłop z Mazur jest za gotowy. Często z nimi zmieniałem poglądy, dobrze, ale rzeczywiście kto jest liderem jest opozycji, panie pośle? Powiem tak, jeśli dopatrujemy się liderów na opozycji, to myślę, że nie, takiego każde, jednego głównego. Nie, jeśli dopatrujemy się liderów na opozycji, to każde stronnictwo, każde środowisko polityczne ma prawo do tego, żeby mieć własnego lidera. Ja wielokrotnie powtarzam, że w opozycji nie ma koalicji. Opozycja ma swoje często bardzo rozbieżne interesy. Natomiast to że w ostatnich tygodniach Władysław Kosiniak-Kamysz w sondażu okazał się politykiem, który ma, że tak powiem, najwyższy poziom zaufania wśród opozycji, to wynika z tego, że od 3 lat konsekwentnie prowadzi skuteczną politykę godzenia, politykę łagodzenia tego sporu pomiędzy Platformą i PiS-em i oferuje normalną polityczną dyskusję. I myślę, że ten spokój, pragmatyzm Władysława Kosiniaka-Kamysza daje mu te dobre notowania. Pani poseł I mam nadzieję, że to także zaowocuje w nadchodzących wyborach. I pan poseł, i nominacja pana posła Andruszkiewicza, i może też jedno zdanie na temat tego, kto jest liderem, bo tu zdaje jestem się, że... Jestem bardzo zdziwiona. Ja od razu powiem naszym słuchaczom, że zadaję to pytanie w kontekście sondażu, który został opublikowany i z którego wynika, że w zasadzie większa część wyborców Platformy Obywatelskiej bardziej ufa liderowi PSL-u i jego jakoś postrzega jako takiego lidera niż liderowi Platformy Obywatelskiej, co pewno dla... A za chwilę, no Boże kochany, przepraszam, panie pośle, pan nie zabiera głosu kobiecie, co pan dzisiaj taki? Nie, ale... Przed chwilą pan poseł Sawicki powiedział, że różne partie w opozycji mają swoje też różne programy i często sprzeczne interesy. Dlatego też ten sondaż jest trochę, dla mnie to akurat zdziwiło, no bo jak można typować na lidera opozycji wśród szefów partii opozycyjnych, które się ze sobą w zasadzie nie zgadzają. No ale załóżmy że tak no, ktoś sobie wymyślił, więc dla mnie to jest dziwny sondaż. Natomiast to, że pan Kosiniak-Kamysz został liderem tego sondażu,
No to trochę tak nie dziwi, bo rzeczywiście on się jakby kreuje na taką postać ładnie mówiącą, że tak powiem, czasami coś powie ostrzejszego, bo też takie sytuacje są. Natomiast... No ale to, że jest zręcznym politykiem, zręcznym politykiem, chyba dobrze. Oczywiście. Ale czy to nie jest tak, że... Ale teraz jeszcze pan Donald Tusk też go trochę kreuje. Oczywiście, że tak. No właśnie o tym chciałam mówić, że... To dwa zdania i pan Święcicki. Pan Donald Tusk go kreuje. No i tutaj po prostu, no wiadomo, że pan pomiędzy panem Schetyną, a panem... Moje drogie panie, naprawdę. A nie, ale to jest pan poseł Sawicki. Władysław jest dojrzałym politykiem i nie potrzebuje protektoratu Donalda Tuska. Bez Donalda Tuska sobie poradzi, to sugerował pan poseł Sawicki. Pamięta, że pan Kosiniak-Kamysz właśnie wyszedł na mównicę sejmową i to on zapowiedział podwyżkę wieku emerytalnego. No taka jest prawda. Dobrze, no to będą oczywiście pamiętać. Pan poseł Święcicki mi tego nigdy nie wybaczył, gdybym teraz nie dała mu szansy na skomentowanie. Dwoma zdaniami, bo mamy jeszcze jedną dziwną sprawę. Dziwną politycznie. Nie no, pierwsze zdanie jest takie, że nie zostaje się premierem na podstawie testów popularności. No, przypomnę, że Jacek Kuroń był najbardziej popularnym politykiem opozycji na początku naszej transformacji, a premierem został Tadeusz Mazowiecki i obydwaj panowie znakomicie współpracowali. Mimo, że Jacek Kuroń był ciągle najbardziej popularnym politykiem, potem nawet nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Nikt tutaj nie mówi, ten sondaż wskazuje premiera, ale czy to nie jest jednak jakiś problem przywództwa w Platformie Obywatelskiej, że to przywództwo, że pan Grzegorz Schetyna, nazwijmy, to jest no, być może tam w środku potrafi w zaciszu gabinetów ustawiać jednych, kosić drugich, ale jako ten frontman, twarz ruchu, no, on by chciał jednak szerszego niż Platforma Obywatelska, wypada trochę blado. No. Bo w gruncie rzeczy lider partii, która też przecież nie święci jakichś triumfów w sondażach już poparcia politycznego dla partii, jest od niego po prostu o niebo lepszy. Grzegorz Schetyna objął partię, kiedy popularność była znacznie niższa niż teraz. Mamy ponad 20% w tej chwili popularności. To jest jakaś jego zasługa. Stworzył koalicję obywatelską, która bardzo dobrze wypadła w wyborach samorządowych. Ale teraz się chyba gorzej wiedzie. Nie wiedzie się gorzej. Także absolutnie jestem... Pani Lubnauer mówi, że nie ma koalicji obywatelskiej. Jestem przekonany, że mimo tych wszystkich badań popularności, które będą takie czy inne, będzie dobra współpraca z panem Kosiniakiem-Kamyszem. To jest odpowiedzialny polityk. Dojrzały polityk. To w takim razie i liczymy tutaj na dobrą współpracę pokojowo koalicyjną rok zaczyna nowy, bardzo to ładnie, że tak pokojowo. Ale mamy jeszcze jeden temat, który zdawałoby się był taką zupełnie prostą sprawą, a nagle poruszył i byłych prezydentów, i byłych szefów MSZ-u, i byłych nawet ministrów chyba obrony narodowej. A to chodzi o to, żeby tłumaczka, która towarzyszyła panu premierowi Donaldowi Tuskowi, zeznała jako świadek, zupełnie normalnie na procedura, a jednak okazało się, że jest w tej sprawie są jakieś niesamowite emocje. Tutaj mamy znowu telefon. Bardzo proszę. Ja chciałem się odnieść do tej dyskusji, która obecnie się toczy w radiu, w telewizji. Wszyscy biorą w niej udział o tej pani tłumacz, która miała zeznawać w prokuraturze. Zwracam się do tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że ona nie powinna zeznawać. Nie róbcie z prostym ludziom wody z mózgu przecież. Ludzie kochani. Mówicie o księżach, że mają tajemnicę, że taką samą tajemnicę ma adwokat i taką samą tajemnicę ma mieć pani tłumacz. Nieprawda. Do księdza idzie się z własnej woli. Adwokatowi się płaci za to, żeby milczał, bo mu płacą złodzieje, mordercy. A tej pani pensję płaciła Rzeczypospolita. Ona nie pracowała dla Tuska, dla Putina, tylko dla Rzeczypospolitej. I jeżeli by ją zapytał ktoś z wywiadu Mossadu, Niemiec, czy nawet Ameryki, co tam gadane, to miała prawo odmówić. Ale odmówić Rzeczypospolitej to, że płaciła jej za to, żeby wykonywała polecenie Rzeczypospolitej. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Ta sprawa no, nieoczekiwanie wzbudziła takie bardzo silne emocje. Jak pan ocenia? Pani Dukaczewska może zeznawać, nie może zeznawać w charakterze świadka? Może zeznawać, ale również może powołać się na artykuł 14 ustawy o tłumaczach przysięgłych, który daje jej możliwość zasłonienia się tajemnicą zawodową. Na tym polega państwo prawa, że każdy obywatel
ma gwarancję swoich swobód i praw obywatelskich, pani Dukaczewska skorzystała z artykułu 14 i odmówiła składania zeznań. No, zawód tłumaczy przysięgłych ma też ten przywilej, że może skorzystać z tego prawa ochrony wynikającego z tajemnicy wykonywanego zawodu. To nie jest kwestia, która dotyczy tylko, jak tu radiosłuchacz stwierdził, księży czy adwokatów, ale cały szereg zawodów może powoływać się na tajemnicę zawodową, daleko szukać, no, tajemnica lekarska, tajemnica farmaceutyczna. No, jest cały szereg zawodów, które w ramach prawa mają prawo powołać się na tajemnicę swoją zawodową. Więc pani Dukaczewska z tego skorzystała. To jest dla mnie, no, nie ulega wątpliwości, że no, osoba, która no, jest żoną ostatniego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, no, była tłumaczem najważniejszych osób w państwie. No, to rzeczywiście jest rzecz, no tak, niebywała. I to jest rzutem największe, na taśmę jeszcze jest ostatni rocznik kursantów GRU w Polsce. No, to jest rzecz niebywała. No, rzeczą niebywałą jest to, że tłumacz przysięgo powołuje się na tajemnicę zawodową. Pan poseł Ryszard Czarnecki. Tak, ja sprawnie, żeby każdy zdążył. Generałowej Dukaczewskiej to powiem tylko tyle, że ona tą decyzją pokazuje, jak bardzo ważne były te rozmowy Tusk-Putin. Nie tylko uściski, nie tylko spacery po molo, gdzie już tłumacza nie było, jakoś nie był potrzebny, ale te rozmowy były bardzo ważne, może nawet strategiczne. No i tym bardziej jestem ciekaw, co w tych rozmowach było. No dobrze, a pan nie jest zdziwiony tym szumem politycznym wobec tych zeznań? Nie jestem zdziwiony, bo uderz w stół, że to się odezwał. To, że nagle ni stąd, ni zowąd tłumaczka odmawia i jej obrońcami stają się byli prezydenci, szefowie MSZ-u, MON-u, no, że tak powiem, wszyscy święci opozycyjni, jest sygnałem, że rzeczywiście jest chyba dużo do ukrycia i że ktoś się bardzo boi powiedzenia prawdy. Co Putin mówił do Tuska, Tusk głową kiwał i się zgadzał. Ja bym bardzo chciał poznać tutaj prawdę. Myślę, że Polska ma prawo do poznania prawdy o rozmowach Putin-Tusk. Ta decyzja pani generałowej Dukaczewskiej pokazuje, jak bardzo ważne były te rozmowy, jak one wywarły być może wpływ na to, co działo się także w Polsce. Pan Paweł Rabie, polsko-rosyjski. Nowoczesna. Skoro Polska ma, Polacy mają prawo do poznania treści takich rozmów, to mają też prawo do poznania rozmów poufnych pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Angelą Merkel, które się przecież odbywały. Więc jeżeli idziemy tak daleko, to proszę bardzo, przesłuchajmy także tłumaczy, którzy tłumaczyli te rozmowy. No ale jak będzie, wiadomo, jakby było Kaczyński nie mówi w tej sprawie, to czemu nie? Natomiast pani Dukaczewska odmówiła i moim zdaniem odmówiła słusznie, dlatego że to jest praktyka, która przypomina niestety dobre lata stalinowskie, żeby przesłuchiwać tłumaczy po to, żeby wyciągać z nich informacje. I myślę, że słusznie skorzystała tutaj sprawa do odmowy zeznań. I cała ta sprawa, naprawdę, jeżeli trzeba coś ustalić, to niech służby przesłuchają Donalda Tuska i zapytają go, o czym rozmawiał z prezydentem Putinem. Dlaczego pan uważa, że należy eliminować, czy pozwolić na samoeliminację ważnego świadka w tej sprawie? No to jest paraliż państwa, pan sobie zdaje sprawę. Nie, to nie jest paraliż państwa, to są zasady, to jest przestrzeganie zasad praworządności. Tłumacz ma prawo odmówić zeznań w takiej sytuacji, skorzystał z tego prawa i to zamyka kwestię. Ale sąd może zmienić tą decyzję. No to w takim razie zobaczymy, jak będzie wyglądało. I jak sąd zmieni tą decyzję, a pani Dukaczewska będzie się, przepraszam, bardzo swoim sumieniem tłumacza tłumaczyć, to co? No nie, no ale to przypomina niestety, dłubanie w tej sprawie przypomina szukanie igły w stogu siana, której tam może nie być po prostu. To jest tak, że pan stworzył tutaj atmosferę pewnej tajemniczości wokół tej sytuacji. Pan poseł Marek Sawicki, tak jakbyśmy wszyscy chcieli cokolwiek przyświecać. Wszyscy zdążą. Do grona osób, które wymienił pan poseł Rzymkowski, należą także dziennikarze, którzy nie muszą ujawniać źródeł informacji. Więc pani redaktor, nie trzeba sądu. Wystarczy, żeby pan premier zwolnił panią Dukaczewską z zachowania tajemnicy. To jest pierwsza decyzja. Jeśli nie uczyni tego premier uczyni to sąd, być może. A jeśli nie uczyni tego sąd, nie wiem. A jak uczyni, to ale pani z tego, Dukaczewska co, z ma. Z tego, co dostaliśmy po informacji, prokuratura dostarczyła zwolnienie z tajemnicy nie od premiera i nie od osoby upoważnionej, więc było oczekiwanie, ale nie była to prawomocna decyzja. Tak twierdzi, przynajmniej tak prawnik pani Dukaczewskiej to przedstawił. Natomiast ja nie widzę tutaj żadnej potrzeby, żeby z tej tajemnicy
pani Dukaczewska nie była zwolniona. Nie widzę tu żadnej potrzeby. Natomiast poczekajmy, co powie sąd. Tylko że ja się obawiam, że jeśli zostanie zwolniona z tej tajemnicy, no to będzie jeszcze jeden znany nam wszystkim pan poseł, sposób. Pani poseł Iwona Michałek, Porozumienie. No jak nie pamięta, to już no w ogóle właśnie, to sam fakt, chyba... że pani Dukaczewska nie chce mówić, co tam się stało, co, o czym rozmawiali panowie, świadczy o tym, że no coś tam się rzeczywiście musiało zdarzyć, tak? Musiało być coś powiedziane, dobrze, co nie powinna być. Dobrze, ale mamy urzędnika państwowego. To jest człowiek opłacany z pieniędzy podatników. No dlatego uważam, dlatego ja uważam, że to nie jest pana Tuska, prywatna rozmowa, nie jest tak, że on oczywiście. Dlatego ja uważam, że to powinno być ujawnione. Dobrze, ja tak pan uważam. Poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, dosłownie 3 zdania. No nic dziwnego. Nie, nawet 2,5. Nic dziwnego, że prezydenci czy byli ministrowie spraw zagranicznych protestują przeciwko ujawnianiu tajemnic poufnych rozmów, bo to będzie rzutować w ogóle na nasze stosunki z innymi krajami. No przywódcy innych krajów będą się 2 razy zastanawiać, czy szczerze rozmawiać z polskimi przywódcami, jeśli potem tłumacz będzie musiał zeznawać przed prokuraturą, o czym były te rozmowy. Więc to ona nie tylko broni siebie, ona ale broni do pewnych standardów. Przepraszam bardzo, ale to przecież nikt nie powiedział, że to będzie ujawnione. To przecież te zeznania byłyby utajnione, więc bez przesady. To jest w ramach instytucji państwa. No to chyba nie jest tak, że pan Tusk coś usłyszał i później w życiu nikomu nie powiedział. To tak było? Ustawa o prokuraturze mówi, że można to ujawniać kolejnym ministrom i dalej, prawda? No nie, tam są przepisy takie, że te wszystkie zeznania, które są w prokuraturze składane, to jest decyzja. Chce nam pan powiedzieć, że to, co pan Tusk ustalił z panem Putinem, zostało tylko między nimi i oni to, przepraszam, do grobu zabiorą? To tak wyglądały te rozmowy? Nie. Myślałam, że to jednak jakieś instytucje państwa zostały o tym powiadomione. Znaczy, najpierw słyszeliśmy, że jest notatka, później okazało się, że nie ma notatki, później, że pani Dukaczewska nie będzie odmawia zeznań, a później rzeczywiście być może będzie tak, jak przewiduje pan poseł Sawicki, że ona wszystko zapomni. Pani Dukaczewska broni tu pewnych standardów i dlatego właśnie, te standardy są ważne. Ale to już one sami są ważne państwo sobie odpowiedzą na to pytanie. To był pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawa i Sprawiedliwość, pan Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, pani poseł Iwona Michałek, Porozumienie i pan Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Nowoczesna, Katarzyna Głójska, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Siedem razy 24.